głos w tle, nie? Dobra. Teraz będziesz ty. Ale najważniejszy w zestawie jest odebrać rzeczy za darmo. Ja też będę na zmusiał odebrać. Po pierwsze frytki. A ty... Ile to minęło? Oni to mają gotowe. Oni to, tak, mają, minuty? Oni to mają na sobie gotowe. Będzie zaraz test recenzja. Będzie test recenzja. I nie wiem, czy z dwóch aplikacji można zeskanować. No właśnie, zaraz zobaczymy. Ketchup. Aż łapiesz? Tak. Dobra, mamy tu. Szalony zestaw. Lody. Frytki. Smaka. Mamy sos do opon. Mamy również. Trochę to otworzyć. Ale zobacz, o! Czy to nie wygląda ci biednie? W sensie jakby takie... Wezmę taki karton, cztery kawałki mięsa, trzy kawałki sera. Lodu, tak sobie spałeś? No, te frytki lepiej wyglądają wtedy. Tak to wygląda właśnie na reklamie. O. Pierwszy rzecz powinien się układać z frytki. Nigdy nie jadłem frytek w maku. Niesamowite przeżycie, no? Ale jak zapewnić Piotrkowi więcej takich wrażeń? Wystarczy zostawić suba. 100% z was nie subskrybuje. Serio, YouTube Studio pokazuje 100% widzów bez subskrypcji. Także zamieniamy czerwony przycisk na szary na dole i lecimy dalej. Nie jedliście tak nigdy? Patrzcie. To jest sos do... To jest dobre? No i teraz już nie możemy emisjować tego programu. Już co, tak co zrobiłeś? Nie. Słyszałem opinię, że ten sos jest niedobry. Ja tak trochę uważam. Ale ty jeszcze nie jadłeś. Ale ja tak czuję. Więc tak, zobaczamy fryteczkę. Ej, smakuje to jak sos. No to właśnie. No. Ale... To nie jest złe chyba. Taki glut. Jak miałeś te takie gnutki, co do lodówki się sadzało. Tak. Taki glutek z pieprzem na końcu. No mi to nie smakuje. Jak mamy z nuggetsem, weźmy sobie taki komu. To jest najzwyklejszy nugget. To jest słagiec. To jest słagiec. Aha, sorry, to źle powiedziałem. Słaga, to jednak nie jest zwykły. Teraz jest zwykły. Teraz jest niezwykły. Nie, okej, jest dobra. Znaczy... jest super. W zeszłej recenzji powiedziałem tak. Jak komuś smakuje, 7 na 10. Jak komuś nie smakuje, 2 na 10. Ale dobra, punkt kulminacyjny chyba. Dobra, Wojtku, przejmij kamerę. Tak jest. Teraz tak. Odstąpię ci gwiazdkę. Jedną gwiazdeczkę, dobrze, bo ja nie jadłem ani trochę, nie? Jak coś. O ja? Sprawdzam, ty też zrobię z tym. Tak to wygląda. Słuchaj, jak ser topiony Hochland. W panierce. Ale teraz zrobimy tak. Nowy sos. Jeszcze lepsze. Załóż sobie tak kliteczkę. Co? No. Akurat te gwiazdki mi bardzo smakują. Są fajne. Jakby sam zrobili sos z tego wypełnienia, to by był bardzo dobry sos. Sos serowy. No, po prostu. Jeszcze, aha. W międzyczasie lody. Tak dla ochłody zjemy lody. Mam nadzieję, że nie wstygły. Nie czuję w ogóle skidelsów. Aha, jednak czuję. Trochę słodkie. Wiesz, że to jest słodkie? No nie. Właśnie pierwszy słyszę. Co sądzisz o lodach? Ja jeszcze nie jadłem lodów. Jeszcze gwiazdki nie jadłem nawet. To właśnie. Aha, teraz on. To jest gwiazdka. On jest reaction. Zróbmy z czarnym sosem pierw. To jest faktycznie glut. Dobra. Gwiazdka jest niezła, nie? Faktycznie ser to pewnie pochwa. A mi się wydaje, że to po prostu zrobili z tego sera, co masz do dwa. Pewnie tak. Wycięli kształt. Tak, cieknie. Kurde, to jak z tosta taki ten ser wycieka. Opinia ludzi jest bardziej negatywna, ponieważ ludzie nie są za takimi współpracami. Tak. Jak Michał M. miał rzeczy związane z
wołowiną, nie? No. Że zabija krowy i tak dalej. I później był ten Ralf Kamiński, który miał wege burgera, bo chciał zachować ten błąd. A tu mamy kurczaka. To też jest nie jest zachowany błąd, bo tam kurczaka tyle co nic. No, a jeszcze jest ser. A ser dobry. I to weganów wkurzy, bo tam jest ser. Ale prawda jest taka, że w tym serze na pewno nie ma mleka. Po prostu nic tam nie ma. Tak, ser jest niczym. To jest ser wege. Dobra, teraz lody z... Podobno są bardzo słodkie. Mhm. Bardzo? Mhm. Nie czuć, że to są aż tak skittlesy. Tu skittlesy, tu. Wiesz? No tak pod kolem potrzebujesz. Pod kolem nie zjeść. Czuć skittlesy. No. Ale powiem tak, najlepsze... A, słodkie faktycznie. Najlepsze były M&M's. Dobra, ale jest jeszcze jedno w tym zestawie całym. Słuchajcie. Wlepy są. I to jakie wlepy. Fajno. A w ogóle nawet jest tutaj na folii zachowane w tym samym stylu. Też tak jak chcę. To też... A. No. Papierek jest, no. Fajna sprawa, wlepy tu. Czy ten łańcuch jest naklejką? Tak. O kurde, no to chyba. No to chyba wiadomo, co nakleję na laptop. Ale są fajne te rzeczy. No i super. Jaka ocena tak ogólnie? Generalnie mak to jest wiadomo. Różne przetwory i stwory są w tym jedzeniu. I raczej jakbym przyszedł do maka, to bym sobie tego nie kupił, żeby sobie po prostu zjeść. Ale za 3 dychy to już lepiej sobie kupić coś. No, za 3 dychy jest w aplikacji zestaw. Jest na rabat, tam jak się kupi dwa razy chyba Big Mac i napój do tego. No chyba tak. Coś takiego, więc to jest lepsze, to bym kupił. Ale sos jest dobry. A właśnie, cena. Zaraz pośmietało. Cena w tych czasach cenowych jest okej, bo tak. 6 nuggetsów samych kosztuje chyba dużo więcej. Chociaż tak. Szanujmy się, kto... Nikt nie kupuje 6 nuggetsów. Nikt nie kupuje rzeczy bez przecen. Też, tak.